Cześć, witajcie. Dzisiaj trochę z innej beczki. Parę napraw sprzętu, który mi spadł ostatnio z dachu. Wybeszony został tutaj, wybeszona została elektronika od niego. No i okazało się, że można kupić jedynie w całości tutaj. Całość elektronika z modułem, jedynie tutaj ten transporter od baterii można tutaj na wsuwkach wymienić, więc to zrobię. A dzisiaj jeszcze testuję, dostałem od żony i tutaj od poskładali się z rodzinki na imieniny kamizelkę z Makity, tą grzaną taką na baterię, i powiem wam, grzeje normalnie, czuć, że to będzie działać na te chłodne dni teraz na budowę. Będzie superanckie, eleganckie, także dziękuję, jeśli oglądacie. I polecam. Fajna. Normalnie po bleckach tak cieplutko idzie, że szok. Kupiłem maszynkę. Najtańszą, jaka była na Allegro. Piłę taśmową. Bo zostało mi jeszcze tam 28 krokwi do wycinania tych takich, tych wywijasków, nie wywijasków. I postaram sobie ją tak przerobić, żebym mógł ją postawić na krokiew i powycinać sobie te fizamenty. Nie będę musiał motorówką się męczyć. Może pójdzie. Może pójdzie to przerobić. Jak nie, to nie. Będę miał taśmówkę, byle jaką. Najtańsza 440 zł, tańszy nie znalazłem. Jakiś tam Craft Dele. Także zapraszam, ja to rozkręcam sobie to i miłego oglądania. Co my tu mieliśmy za imbusa? Tego. Dobre, poskładane. I tak wezmę go, tylko na razie skręcę sobie tutaj na te główne śruby i tak zobaczę, czy w ogóle jak baterię włożę, to czy coś się zadzieje. Mam nadzieję, bo kurde, chyba nic innego przecież nie mogło strzelić. Włącznik ten puszczał, nie jest do tego, włącznik tam puszczał prąd, tutaj daje amortyzator. No z tego amortyzatora mi się tu wyrwało, to jest taki giętki ten i powyrywało i chyba, albo spadł, on dosyć ciężki jest, więc możliwe, że spadł jakoś na tą płytkę tu, jest taka lekko tutaj w tym miejscu piźnięta, a to tak polutowane jest, że już tego rozebrać nie idzie, zobaczymy, mam nadzieję. Mstrysa. Działa. Kurwa, działa. Skręcam go i... Brawo. Brawo, brawo. Elegancko. No i dobra. Naprawiony. Teraz rozpakowywuję to i zobaczymy, co z tym się uda nam wyrzeźbić. No i mamy tu oto tą maszynkę. Wziąłem tu ją, zobaczyłem, jak ona tu pod środku znacznie wygląda. I co mnie interesuje, tylko tutaj, jak te 8 cm na te krokwie, czy nam się zmieści. Ma się zmieścić, bo 8 cm można było ciąć. I chodzi teraz o to, panowie. Teraz bym chciał ją normalnie sobie wziąć w ten sposób. O, tak. Tutaj stolik na krokwi i będę sobie wtedy jechał i wycinał z rączkami. I to by było dla mnie bardzo dobre rozwiązanie. 20 ma krokiew. Może mi się tu nie zmieścić. To by było musiał mieć wtedy ten stolik tu wypuszczony. W tym przypadku reanimacja nie...
nie przyniosła efektu. Poważny wypadek, ale drogowy na autostradzie sankcji na Rosję. Te części mogą być zaskoczeniem, ale odkrywa się je w rakietach. Które teoretycznie mają zastosowanie w mamy do Księtą Krokiew, taką z deski, na próbę po tych wyliczeniach. Tu siedzi na zamku, tutaj troszeczkę mi zeszło lisim ogonem, na kalenicy siedzi elegancko. Jedynie tutaj głębszy zamek będzie na płatwi, bo jest wyższa. Na projekcie, z projektu widać, że jakby miała być 14x14. A jest 16 wysoka, więc 2 cm musi być wyższy zamek. No bo wtedy jakby było tak samo, to by wyszło aż tam za kalenicę, więc nie wiem, czy błąd w projekcie, czy tak musi być, trudno powiedzieć. A teraz tutaj muszę na 5.40 wyznaczyć, gdzie będą miętki i w tych 10 krokwiach będzie wycięty dodatkowo zamek na te krótkie płatwie. I teraz my mamy tak. Tam jest 306. 306. Musiał sobie tutaj zbić jakoś gdzieś. O. Tak. 306. To, że byłoby 540, to by musiał mieć 234. Tutaj my były, tak? Kurde, muszę tam wejść. Może mi to wytrzyma. 234. To jest dół jętek. Kuźwa. I wyskoczyło w dupę. Dobra, zmierzę tutaj. Wracam. Dobra, zablokowałem sobie tam. Dobra, 540 to jest dół jętek. Tam mamy 306. To tu musimy mieć teraz 230. To jest dół jętek, ale zarazem góra naszej płatwi. I bajera. I tu byśmy ją wstawili, czyli zamek bym wyciął w tym miejscu gdzieś, gdzie ma tutaj 5 cm. 5 cm byłoby, drodzy widzowie. Czekaj, nie, odtąd byliśmy na 15. Mamy. Tutaj. Tu mamy 15. No i tutaj ten zamek zrobię. Na płatwie przyjdą później jętki i będzie elegancko. Tu wycinam, to będzie w 10, będzie taki w tych dwóch na zewnątrz i w trzech tutaj w środku. One będą podpierać po prostu tamte krokwie za kominem, żeby się nie ugięły, no bo tutaj w tych będą właśnie jętki, to już będzie to jakoś wzmocnione. Natomiast tam mogą czasami się klapnąć na dół, tam pośrodkiem, więc dlatego prawdopodobnie są te zastosowane do podparcia ich te krótkie płatwie pośrednie, czy jak to tam się nazywa.
No, a tutaj wyszło to w ten sposób, tu się ładnie po środku zamkną, więc tak to będzie. No co, teraz tylko powtórzyć to każde wymiary na tamtych krokwiach, przygotować i widzimy się, jak będę miał to przygotowane. Zobaczycie w timelapsie, jak to szło pokrótce i będziemy montować. Powinno pójść w miarę dobrze, tu sobie zaraz jeszcze wyznaczę też, gdzie będę miał wycinać te miejsca na poduszki i tyle. Najpierw tutaj weźmiemy sobie tylko pion, puścimy. Chyba by było gdzieś tu. I płatew będzie płatew. Tu ona ma chyba 16, bo też 20, więc mniej więcej gdzieś tu będzie wylana poduszka. Trzeba będzie to przygotować po jednej, po drugiej stronie. Zawsze to mniej jest papierkiem rezania.